A więc zobaczcie, mówimy teraz o aspekcie impostor syndrom w kontekście też tego samokrytycyzmu, ale skupiamy się na wycinku: jak to jest, że jednym wychodzi, innym nie wychodzi? Dlaczego jednym wychodzi sprzedaż, innym wychodzi fajny związek, jednym się udaje poderwać, innym nie, temu się udaje trzymać diety, a tam temu nie. Z bardzo prostego powodu. W naszym kontekście chodzi o to, że ludzie nie poświęcają czasu na przygotowanie nie chcę im się przygotować. Uważają, że przygotowywanie to jest strata czasu. W tym przypadku uważają, że no, po co ja będę odpowiednio się rozgrzewał. Czyli my, jeżeli od kilku dni rozpatrujemy aspekty, jak to jest, że ludzie się poddają, w jaki sposób być bardziej efektywnym, w jaki sposób ewoluować jako my, jak zastosować tą ewolucję siebie, używamy wielu modeli, szukamy wielu kontekstów, dajemy wiele stady, omawiamy swoje własne przypadki. Porównujemy biznes jubilera do biznesu posiadacza hodowli, do designera, do projektantki mody, skaczemy po wielu branżach, rozgrzewamy się. Dzięki czemu każde kolejne ćwiczenie wchodzi głębiej, łatwiej. I teraz ten list, który pisaliśmy, nagle był zrobiony na poziomie zaawansowanym. Jeżeli byśmy zaczęli od zera, to były pierwsze minuty na sali szkoleniowej. To większość ludzi by tego listu nie napisała, ponieważ byłaby spięta, nie miałaby przykładów, byłoby jej trudno. I wtedy trzeba zastosować inne metody. W tym kontekście, jeżeli chcesz walczyć ze swoimi słabościami, to miej świadomość, że trzeba po prostu regularnie się rozgrzewać przed walką, regularnie poświęcić trochę czasu, żeby się nastawić. Czyli precyzyjnie mówiąc, jest odpowiedni czas i miejsce na każdą rzecz. Jeżeli pomylisz miejsce i czas, nie będzie efektów.